Moi drodzy, te teksty, które rozważamy, których w pieśniach pięknie śpiewamy, obrazują mękę, cierpienie i śmierć naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Stąd wydaje się, że te nasze rozważania, które teraz czynimy, no powinny przede wszystkim obejmować tematykę cierpienia człowieka w życiu. Żebyśmy łączyli te teksty, które rozważamy i całe życie naszego Zbawiciela ze swoim własnym życiem. Ale ktoś może zaoponować i powiedzieć, że w jego życiu takie cierpienie nie ma miejsca. W jego domu, w rodzinie, wśród najbliższych jest wszystko w porządku i może nie ma teraz ochoty na jakieś tematy smutne, pewnie tragiczne, bo w jego życiu jest dobrze. Ale moi drodzy, musimy być świadomi tego, że nawet jeśli w twoim życiu jest wszystko idealnie, to przyjdzie taki moment, może nawet w najbliższym czasie, kiedy wydarzy się coś smutnego. I potem często człowiek popada w szok, w depresję. Nie jest przygotowany na taki ciężar, który trzeba dźwigać w życiu. Dlatego te nabożeństwa i cały okres Wielkiego Postu w Kościele przygotowuje nas do tego, że w naszym życiu może pojawić się cierpienie. Ale może po kolei, kochani, pewnie część z was żyje w porządku na tym świecie. Żyjecie może w jakimś momencie sukcesu swojego życia. Przypomina mi się sytuacja samych apostołów. Dobrze znacie tę historię, kiedy Pan Jezus rozmnożył chleb, nakarmił 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Wielka sytuacja, wspaniałe widowisko, 5000 głodnych ludzi nagle zostaje nakarmionych do syta. To apostołowie również uczynili, bo to oni podawali te chleby i te ryby, które Chrystus cudownie rozmnożył. I kiedy panowała ta atmosfera wspaniałości, wielkiego sukcesu, wtedy Chrystus zauważył, że apostołowie trwają w zachwycie, może nawet trochę w pysze swojego życia, że tak wszystko dobrze się układa. Pewnie mówią sobie: Panie Jezu, teraz to dopiero ludzie zobaczą, jaki Ty jesteś wielki, a przy okazji, jacy dobrzy my jesteśmy, że jesteśmy Twoimi uczniami. I kiedy Chrystus zobaczył tę piękną sytuację w życiu apostołów, która może również odzwierciedla naszą obecną sytuację, że jest wszystko w porządku, mam dobrą pracę, dobrą rodzinę, to wtedy Pan Jezus mówi bardzo zaskakujące słowa, a mianowicie mówi do apostołów: zaraz weźcie łódkę i odpłyńcie na drugi brzeg. Pewnie szok dla apostołów. Panie Jezu, teraz, kiedy taki wielki sukces stał się naszym udziałem, Ty każesz nam odpływać na drugą stronę? Ale Chrystus wiedział, że ten wielki sukces to jest niebezpieczeństwo w życiu apostołów. Pan Jezus każe im odpłynąć, bo Jezus wie, jaki niebezpieczny może być sukces. A przecież my ciągle za sukcesami gonimy. Przypomnijmy sobie, drodzy bracia i siostry, kiedy żeśmy w życiu tak najbardziej narozrabiali nieraz? No pewnie wtedy, kiedy było wszystko pięknie, wszystko wspaniale, kiedy może jakaś impreza, urodziny, kiedy były tańce, bale i alkohol, kiedy wydaje się, że sytuacja jest wspaniała, to wtedy często trzeba do spowiedzi iść po jakimś weselu, po urlopie. Rano człowiek wstaje i mówi: o matko, co ja narobiłem? Kiedy jest sukces, kochani, kiedy wszyscy cię chwalą, kiedy wydaje się, że wtedy szatan ma do ciebie największy dostęp, pozwala ci korzystać z tego świata. I Jezus to wiedział i mówi do apostołów: szybko stąd uciekajcie, bo ten sukces to może wam w głowie poprzewracać i pycha rozsadzi was od środka. I szatan wykorzystuje tę sytuację w życiu człowieka, że posyła na niego takie rzeczy, o których pewnie nie miał pojęcia. I zwróćmy uwagę, że szatan może wykorzystał to nie tylko w stosunku do apostołów, ale również do samego Jezusa. Jeśli będziemy czytać dalej, to kiedy Jezus odprawił już te tłumy i wysłał apostołów na drugi brzeg, to sam udał się na modlitwę.
Moi drodzy, dwa razy ewangelista powtarza, że Jezus długo się modlił. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Bo szatan też pewnie do Niego przyszedł. No zobacz, Panie Jezu, jak Cię wszyscy kochają. Daj im tych ryb, daj im tego chleba, daj im tego jedzenia, daj im tego, co pragną. Może będą Cię wielbić strasznie, ale Ty, Panie Jezu, tylko ich nie zbawiaj. Tylko nie idź na krzyż z ich grzechami, żeby oni nie byli zbawieni. I moi drodzy, cały czas my mamy taką samą pokusę szatana, który mówi, bądź tylko dobrym, przyzwoitym człowiekiem. I my nieraz mówimy, mam sąsiada. No, nie chodzi do kościoła, ale to dobry, przyzwoity człowiek, taki uczynny, życzliwy. To po co w ogóle ten kościół? Po co temat, że on do kościoła nie chodzi? Ale kochani, jeśli chcesz być zbawiony, jeśli chcesz żyć wiecznie, to trzeba. Bo jeśli chcesz przeżyć tylko te 60 czy 70 lat jako dobry, przyzwoity człowiek uczynny, to człowiek i właśnie szatan chce nas na tym zatrzymać. Bo kto ci mówi, że masz grzeszyć, kochaj męża, pracuj uczciwie, tylko po co ci te modlitwy? Po co ci to wszystko? Żyj sobie, niech ci się dobrze wiedzie, zdrowie i szczęście. I Jezus toczy tą wielką bitwę. On też był człowiekiem, widział te tłumy uradowane. On też przecież chce, żeby ludzie się cieszyli. Tylko musi iść na krzyż, bo krzyż jest jedyną drogą, żebyśmy wyszli z tego labiryntu, w który popadliśmy przez grzech Adama i Ewy. Ale zwróćmy uwagę jeszcze na tą modlitwę Jezusa. On był sam przed Bogiem. Ewangelia to dwa razy powtarza. Gdy to uczynił Pan Jezus, to wyszedł sam jeden na górę. I gdy wieczór zapadł, On sam tam przebywał. Dlaczego to powtarzam, że Pan Jezus był sam na modlitwie? No bo my często idziemy na modlitwę i niesiemy ze sobą różnych ludzi. Żona idzie na modlitwę i na przykład męża tacha w głowie. Klęka przed Najświętszym Sakramentem i cały czas w myślach to z mężem się kłóci, to z mężem rozmawia i klęczy przed Jezusem, a w myślach rozmawia z mężem. I trzeba zadać sobie pytanie, czy byłeś kiedyś sam przed Bogiem, że nic nie zabrałeś w myślach, żadnych spraw, tylko mówisz do Pana Jezusa, Panie Jezu, tylko Twoja wola, tylko Ty. Czego Ty chcesz? Czego Ty pragniesz w moim życiu? Kim Ty jesteś? Bez rozmyślań, bez wspomnień, bez analiz, bez ocen, tylko Panie Jezu, Ty sam. Nieprawdopodobna to sztuka, której wydaje się, trzeba nam się na modlitwie ciągle uczyć. Ale jeszcze jedna nauka płynie z tej modlitwy Chrystusa, którą zauważamy na kartach Ewangelii. Często mówimy, moi drodzy, jak trwoga to do Boga. A zapominamy o tym, że jeśli jest sukces w naszym życiu, to trzeba również wtedy iść do tego, który nam sukces dał. Że jak jest jakieś zwycięstwo, to trzeba iść do tego, który nam to zwycięstwo dał. I może nie tyle w krzyżu czy w cierpieniu, ale nieraz w sukcesie staje się widoczne, jak my traktujemy Pana Boga. Bo jeśli rzeczywiście traktujemy Pana Boga jako naszego Ojca, jak przyjaciela, to w momencie naszego sukcesu jest oczywiste, że pójdziemy do Niego. Jest oczywiste, że Go o tym powiadomimy. Ale czego uczy nas ta cała sytuacja? Moi drodzy, na świecie są problemy. Są kłopoty o pracę, o mieszkanie, troska o dzieci, o jedzenie, o zdrowie. Jest niezrozumienie w szkole czy odrzucenie w pracy. Nieustające kłótnie, czy to z rodzicami, są tragedie alkoholików, narkomanów, może jakieś niezrealizowane plany, samotność wśród tłumu. I czy tylko te przykłady nie wystarczą, żeby powiedzieć, że temat cierpienia jest obecny w życiu każdego człowieka? Pewnie każdy powie, że jest. I kochani, to niech będzie pierwsza prawda o cierpieniu. Mianowicie życie niesie krzyż. W każdym życiu, czy to młodego, czy starszego, czy chorego, czy zdrowego, jest krzyż, bo życie człowieka już tak jest skonstruowane, że tam na pewno jakiś krzyż napotka. Ale my idźmy dalej i zapytajmy, jak więc w takim świecie żyć?
Gdzie ten krzyż na pewno jest? Kogo się o to zapytamy? Moi drodzy, do kogóż pójdziemy? Kto ma słowa życia wiecznego? Oczywiście pytamy Chrystusa. To przecież Ty, Chryste, obecny wśród nas, w Najświętszym Sakramencie żyłeś w takim świecie cierpienia. Żyłeś przecież w latach okupacji rzymskiej, nienawiści faryzeuszów. Żyłeś w czasie walki o prawdę w świecie zdrady Judasza. Dlatego, Chryste, powiedz nam, jak w takim razie mamy patrzeć na ten krzyż? Jak przed nim stanąć? Jak się do niego przygotować? W końcu, jak nie pobłądzić w tych tragicznych ścieżkach ludzkich dramatów? Pytamy Ciebie, bo do kogóż pójdziemy? Tylko Ty masz słowa życia wiecznego. I umiłowani, słuchamy słów Chrystusa, które do nas mówi w Ewangelii. Może na moment przysłuchajmy się Ewangelii świętego Mateusza. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy. Musi wiele cierpieć od faryzeuszów i starszych i arcykapłanów, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz Jezus odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Moi drodzy, niesamowity fragment. Zauważmy, że Jezus mówi swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy, że tam będzie cierpiał i tam go zabiją. Ale reakcja apostołów jest gwałtowna. Jakże tak się może stać? Przecież Ty jesteś Bogiem. Jak możesz cierpieć? Jak możesz umierać? Co więcej, to Piotr robi wyrzuty Chrystusowi. Jakże może być ten, który cierpiał, który cuda czynił, jakże może być zabity, co wskrzeszał innych z martwych? Nie mieści się to w głowie wybranych uczniów, taka bolesna przyszłość Jezusa. I człowiek, każdy z nas, pewnie tak chce odsuwać od siebie myśli o cierpieniu, którego czeka. Każdy nie chce się zgodzić na krzyż, bo uważa, że pewnie jakiś ideał doskonałości to życie bez najmniejszego krzyża. Że tylko, żeby mi się nic nie stało. A nawet jeśli sam Piotr mówi do Chrystusa, to dlatego, że sprawa ta leży głęboko na sercu samemu Chrystusowi. On nigdy do nikogo nie powiedział szatanie. A skoro tak powiedział do Piotra, to wydaje się, że to bardzo ważna sprawa. I tylko wtedy mówi do Piotra, kiedy on nie rozumiał cierpienia. I wydawałoby się w końcu, że Piotr ma rację. Przecież chciał dobrze po ludzku myśląc, ale nie po Bożemu. I dlatego, moi drodzy, kiedy słyszeliśmy to jedno zdanie, że Chrystus musi iść do Jerozolimy, to zauważamy, że tam jak Ewangelia jest pisana po grecku, to słowo musi iść do Jerozolimy, ono jest po greckim słowie dei. Takie krótkie słowo dei, kiedy Grecy mówili, że wybuchła wojna, to mówili dei, czyli trzeba iść walczyć. Kiedy kobieta urodziła dziecko, to Grecy mówili dei, czyli trzeba, żeby go wykarmiła i wychowała. Kiedy w końcu przyszła wiosna, to Grecy mówili dei, czyli trzeba wyjść na pole. I moi drodzy, Pan Jezus właśnie też mówi dei, czyli trzeba mi iść do Jerozolimy. I to słowo trzeba oznacza, że musi tak się stać, że tak trzeba, bo tak jest dobrze. I kochani, w naszym życiu również trzeba przyjąć krzyż, trzeba cierpieć. I to jest druga prawda. Po tym, jak życie niesie krzyż, to druga prawda brzmi, że trzeba cierpieć. Trzeba ten krzyż zabrać i go nieść. Nie można w żaden sposób jakoś krzyża ominąć, z krzyża zrezygnować. Kto od krzyża ucieka, być może znajduje krzyż jeszcze większy. Ale powie ktoś w końcu, pewnie Jezusowi było łatwiej ten krzyż nieść, no bo On był Bogiem, który nie tylko cierpiał, ale może jakoś był świadom tego, że będzie cierpiał, że Go zabiją. Jezus zdawał sobie sprawę faktycznie, że faryzeusze chcieli Go zabić, bo czynił cuda w szabat. Chcieli Go ukamienować, bo czynił takie czy inne rzeczy.
I moi drodzy, Chrystus do ostatniej chwili przed pojmaniem zdawał sobie sprawę z tego, co go czeka. Dlatego powiedział, że jeden z uczniów go zdradzi i pocił się nawet krwawym potem w ogrójcu na myśl o tym, co go czeka. I Jezus był świadom swej męki. Ale my zadajmy pytanie, co z nami? Skąd my wiemy, że będziemy cierpieć? Że jutro może będzie wypadek, że jakaś choroba, że bezrobocie? Skąd my możemy wiedzieć, nie tylko, że mamy cierpieć, ale że musimy? Zapytajmy Jezusa, bo przecież Jezus to mówi. Mówi mniej więcej tak, moi drodzy, błogosławieni jesteście, kiedy cierpicie prześladowanie. Jeśli jesteście szczęśliwi, to będziecie cierpieć prześladowanie i ludzie będą wam urągać. Mówi Jezus dalej, będą was wydawać na sąd i w synagogach będą was biczować. I brat wyda brata na śmierć, a ojciec syna. Jezus mówi w końcu, nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Wydadzą was na udrękę, będą was zabijać. Będziecie w nienawiści u wszystkich narodów. Jeżeli mnie prześladowali, to i was prześladować będą. A wreszcie wypowiada te niezapomniane słowa o krzyżu. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto straci swe życie z mego powodu, ten nie znajdzie. Dlatego, umiłowani, mocne słowa Jezusa. Ale jeżeli Jezus, Bóg, człowiek, jeżeli cierpiał, jeżeli cierpieli Jego uczniowie, jeżeli 11 apostołów zginęło śmiercią męczeńską, jeśli tysiące chrześcijan cierpiało przez tyle wieków, to nie łudźmy się, że nas minie cierpienie, albo ból, albo krzyż. Tylko musimy, moi drodzy, poznać trzecią prawdę o tym cierpieniu, a mianowicie przewidywać krzyż. Trzeba przewidywać, że w moim życiu coś takiego nastąpi i ja będę na to gotowy. Mówi Chrystus, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas wasz przyjdzie. Dlatego czuwajcie. I moi drodzy, nie ma nikogo w tym Kościele, kto by od tej chwili aż do swej śmierci nie doświadczył cierpienia. Bądźmy gotowi na wszystko. Bo moi drodzy, nie byłoby zmartwychwstania Jezusa, gdyby nie było tej świadomości, że cierpienie w życiu człowieka jest, że trzeba je przyjąć i że trzeba je przewidywać. Trzeba się do niego przygotować. I 33 lata Jezusa to nic innego, tylko czas przygotowania do starcia z tą największą tajemnicą świata, jaką jest cierpienie. Dlatego, moi drodzy, będąc przeświadczeni o tym, że krzyż jest sprawą codzienną, że trzeba go wziąć, że możemy go przewidzieć, to ufajmy mocno Bogu, że pomoże go nam przyjąć godziwie. Niech siła naszej wiary i modlitwy stale obecnego przy nas Boga i spokojne oczekiwanie każdego dnia, solidne wypełnianie obowiązków, pełne i częste uczestnictwo we mszy świętej doda nam tego pokoju serca, aby żadne teraźniejsze czy przyszłe cierpienie nie odwiodło nas ani od wiary, ani od pełnego przeżywania życia na tym świecie. Dlatego na końcu modlimy się do Ciebie, Panie Jezu, obecny wśród nas, abyśmy i my u kresu naszego życia mogli wypowiedzieć chociaż jedno słowo, z których Ty wypowiadałeś na krzyżu, aby nasze wykonało się, oznaczało troskę i zadanie, które żeśmy wypełnili, które nam Chrystus dał i pomimo cierpienia, które żeśmy ponieśli. Bo Panie Jezu, poniosłem przynajmniej jedną drzazgę z Twego krzyża. Dlatego, mój Panie, mogę iść dzisiaj z Tobą dalej. Amen.